byłem jednym z nielicznych Polaków, muszę się pochwalić, który był w ambasadzie Chin w Polsce, w Warszawie. Byłem z największymi twórcami polskiego kina, z panem Kawalerowiczem, z panem Andrzejem Wajdą, z Jackiem Bromskim. Tam między innymi mnie zaproszono, nie wiedzieć czemu wtedy. A okazało się, że ambasador chiński kochał 13 posterunek, ówczesny ambasador. I wiesz, chiński język jest bardzo specyficzny, taki melodyjny. I on mnie, jak mnie zobaczył, zrobił tak. I mówi tak: o, pazura, taki śmieszny aktor, ale dobry.